twiardo. Nam zależy na tym, żeby społeczeństwo rzeczywiście dowiedziało się prawdy. A jak dowiaduje się prawdy, to ma w sposób świadomy możliwość podjęcia wyboru. Zapyta ktoś, gdzie jakieś konkretne przykłady. Otóż pan premier jeździ po całej Polsce, nie uczestniczy w kampanii wyborczej, jak mówi, ale jeździ po całej Polsce i spotyka się z przedstawicielami, właśnie kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do różnych funkcji w samorządzie. A przy okazji robi jeszcze jedną rzecz, która sprawia szczególną przykrość chyba nam wszystkim zaangażowanym w życie samorządowe. Otóż mówi, że samorządy się w Polsce nie sprawdziły. Że samorządy to tak naprawdę nieudacznicy, którzy nie potrafią wydawać publicznych pieniędzy, którzy nie potrafią skorzystać z unijnych pieniędzy, przez to przepadają unijne pieniądze, że to jest właśnie nieudolność samorządów. Więcej sugeruje, że samorządy to także źródło korupcji. To są jakieś lokalne układy, układziki. Ktoś, kto tam po raz trzeci jest, pełni na przykład funkcję burmistrza czy wójta, to na pewno stworzył jakąś pajęczynę układów i układzików. Ale jak widzieliśmy na przykład przedwczoraj chyba w Kielcach, gdzie prezydent z PiS-u już jest trzecią kadencję, to jest bardzo dobrze. To jest przykład właśnie zdrowego rządzenia, to jest przykład sukcesu wyborczego, to jest przykład, że jest wszystko dobrze. Otóż nie, proszę Państwa, nie można tak mówić, nie można budować wszystkiego na kłamstwie. Zaczęło się od słynnego wystąpienia byłej już pani premier Szydło, która na tle nieczynnej od kilku lat fabryki mówiła o Polsce w ruinie. I jak gdyby to się opłaciło PiS-owi, takie kłamstwo. A teraz są kłamstwa na temat samorządu. Ja wierzę głęboko, że nie damy się oszukać, nie damy się omamić. Wszyscy Polacy, znakomita większość Polaków jest zgodna co do tego, że sukcesem właśnie reform i przemian w Polsce po 1989 roku były samorządy. Nie dajmy sobie odebrać samorządów. PiS konsekwentnie demontuje...